dzisiaj zapraszam Was na lookbook z Teneryfy. Dzisiaj jest w sumie już drugi dzień, ale pierwszy strój. I mam nadzieję, że będzie mnie mniej więcej słychać, bo troszeczkę ocean mnie zagłusza, ale spróbujemy jakoś to szybko zrobić. Więc na sobie mam bluzkę z Sinsay. To jest ta bluzka, którą mogliście zobaczyć w strojnie z spódnicą taką królową. Do tego mam spódnicę taką jeansową z New Looka. Jeżeli chodzi o biżuterię, mam tylko zegarek z Fossil i kolczyki z Glittera. No i torebkę domu, którą mam zawsze, czyli z Aldo. I do tego mam japonki, które są ze sklepu Harry. No i tak to się wszystko prezentuje. Zapraszam Was już na jutrzejszy strój. Dzisiaj jest już sobota i dzisiaj troszeczkę jest chłodniej niż było wczoraj, dlatego mam na sobie taką narzutkę i to jest narzutka Stiffy i prosta, zwykła, taka chabrowa sukienka, którą już mogłyście zobaczyć na blogu, a jeżeli jeszcze jej nie widziałyście, to oczywiście zapraszam do opisu i tam będzie link do mojego bloga. Do tego mam jak zwykle tą samą torebkę, ponieważ wzięłam tylko tą i to ona jest z Aldo. Na ręce mam bransoletkę z Catherine i zegarek Fossil. No i na nogach mam znowu te same klapki, czyli z Kari. No i okulary są z sklepu Sinsay. I tak prezentuje się całość. I zapraszam Was już na kolejny strój. Dzisiaj co prawda nagrywam tego samego dnia, ale zmieniłam swój strój, dlatego postanowiłam Wam pokazać. I jeżeli chodzi o wierzch, to mam kurtkę jeansową i teraz już jest dosyć chłodno, dlatego teraz idealnie mi się tutaj wpisuje w tą pogodę. Do tego mam koszulkę taką na ramionczkach i ona jest z New Yorkera. Jeszcze jej nie widziałyście. I do tego zostawiłam tą swoją tiulową spódnicę, którą uszyła mi moja mama, która teraz jest kamerzystą. Więc pewnie się cieszę, że pokazuje swoją zrobioną przez nią sukienkę, spódnicę. Dalej mam torebkę, tą co zawsze, to już nawet nie będę mówić. I buty to są lordsy ze sklepu zeknishoes.pl. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam tą samą, czyli bransoletka z Catherine.pl i zegarek Fossil. I tak się prezentuje całość. Jeżeli chcecie zobaczyć szczegółowie tą stylizację, to zapraszam Was na bloga. Link będzie oczywiście jak zwykle w opisie. I zapraszam Was już na kolejną stylizację. Witajcie w niedzielę. Dzisiaj jesteśmy na szczycie góry. Mam nadzieję, że będzie mnie trochę słuchać, bo strasznie wieje, dlatego mówię trochę głośniej. I już Wam mówię, co mam na sobie. Jeżeli chodzi o koszulę, to ona jest z Reserved i ona jest już taka luźniejsza, typu boyfriend. Do tego bluzka, którą mogłyście zobaczyć na moim blogu. I ona jest z Heather i ona ma tutaj takie szerokie wycięcia. Do tego mam czarne, krótkie spodenki z kolekcji dziecięcego. Torebka ta co zawsze i buty są z Catherine.pl i zegarek Allegro. Okulary są te same i tak teraz i tak się prezentuje całość. Dzisiaj jesteśmy na wulkanie i jest to świetne miejsce, żeby nagrać strój, póki nikogo nie ma. No i na sobie mam wszystkie rzeczy, które już widziałyście, czyli kurtkę ze Stradivariusa, bluzkę z Sinsay i spodenki z Kubusa. Do tego mam oczywiście trampki z Deichmanna, torby z Aldo i biżuterię Catherine.pl i Fossil, okulary Sinsay. I to chyba wszystko, tak prezentuje się całość. Dziękuję za oglądanie i oczywiście, jeżeli chciałybyście zobaczyć, jak wygląda to cały krajobraz z wulkanu, to zapraszam Was na vlog, który albo już się pojawił na kanale, albo pojawi się niedługo, a jeżeli tak, to na końcu filmu pewnie będzie link do niego, ale oczywiście też w opisie i zdjęcia wszystkie też będą na blogu i tam będzie też link w opisie, więc do zobaczenia. Dzisiaj już jest wtorek i jesteśmy w byłej stolicy Teneryfy. I jak zwykle chcę Wam pokazać, co mam dzisiaj na sobie. Jeżeli chodzi o biżuterię, bo zacznę od biżuterii, to mam bransoletkę z Primarka i zegarek z Allegro. Naszyjnik jest ze strony z hurtowni Catherine.pl. Torebka oczywiście ta co zawsze, więc nawet o niej nie będę mówić.
I teraz koszulę. Koszula jest Sinsei, to jest taka zwykła biała koszulowa, tutaj z takim zawiązaniem na końcu. Do tego mam zwykłe jeansowe spodenki z New Yorkera, które już widziałyście w tamtym sezonie. No i na nogach oczywiście Lords ze sklepu sequinshoes.pl. No i tu mam koka i wypełniacz kupiłam na Allegro. Teraz prezentuję całość. Jutro już przedostatni strój, dlatego zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj pokazuję Wam już drugi strój, ponieważ teraz jest wieczór. Zresztą pewnie już to widać po oświetleniu i będziemy sobie spacerować wzdłuż oceanu promenadą. No i co mam na tą okazję na sobie, ponieważ na Teneryfie wieczorami jest dużo zimniej, dlatego mam oczywiście jak zwykle kurtkę jeansową, bo to jest jedyna cieplejsza rzecz, którą wzięłam ze sobą. I ona jest ze Stradivariusa, ale to już wiecie. Dalej mam koszulkę, której jeszcze nie miałam podczas tego wyjazdu, czyli coś nowego. I to jest po prostu zwykła taka czarna koszulka z lumpeksu. Do tego mam taką maxi spódnicę, którą kupiłam rok temu w Orseju. I reszty już, w sumie wszystkie dodatki już te, które widzieliście, te bransoletki są z New Looka, a ten naszyjnik jest też z New Looka. I teraz pokażę Wam, jak to wszystko prezentuje się w całości. Więc zapraszam Was już na jutrzejszy strój i to będzie albo ostatni, albo przedostatni. Nie wiem, czy będę nagrywać na lotnisku, jak będziemy wracać, to jeszcze zobaczymy. Tak więc do zobaczenia. Dzisiaj jesteśmy w Parku Narodowym i na sobie mam jak zwykle kurtkę jeansową, ponieważ tutaj miało być troszeczkę chłodniej, a nie jest. Pod spodem mam taką koszulkę, którą kupiłam niedawno Forever 18 za całe 10 zł, więc no, za taką cenę taka bluzka to chyba się opłaca. Do tego mam zwykłe takie czarne spodenki, które już też widzieliście i one są z Kubusa. I resztę, całe wszystkie dodatki też już widzieliście, czyli bransoletka Catherine, zegarek Allegro, trampki Deichmann i torba oczywiście Aldo. I teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w całości. Teraz albo dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia, albo do zobaczenia jutro jeszcze. Nie wiem, czy jutro będę nagrywać, dlatego zobaczymy. Także na razie trzymajcie się, pa! I dzisiaj już ostatni strój, ponieważ jak możecie zresztą zauważyć, jesteśmy już na lotnisku i zaraz będziemy lecieć. No i oczywiście to mam na sobie z biżuterii zegarek Fossil i bransoletka z Kropa, naszyjnik z katrin.pl. Okulary to mam zawsze, buty i torebka też, więc o tym już nie będę mówić. Dalej mam taki luźniejszy kardigan 3/4, taki dosyć cienki, ale taki fajny, właśnie idealny taki na loty, bo jest wygodny i on jest stiffy. Do tego mam koszulkę, którą też już widziałyście i to jest koszulka z New Yorkera. No i do tego jeszcze jej nie widziałyście, ale chyba jeszcze nawet nie widziałyście na YouTubie, bo to jest spódnica z firmy, ze strony internetowej cocktailshop.pl. To jest taka strona, gdzie dziewczyny szyją spódnice na miarę. No i do tego mam jeszcze rajstopy z Allegro i tak się prezentuje całość. No i to wszystko w pachnie, jeżeli chodzi o outfits of the wyjazd na Teneryfę. Chyba tak mogę to powiedzieć, bo to było więcej niż 7 strojów chyba. Tak, więc napiszcie mi oczywiście, który strój najbardziej Wam się podobał i trzymajcie się, do zobaczenia.